Za co kocham Polskę. Samego ranka wyruszyliśmy na lotnisko i zasiedliśmy do komfortowego rosyjskiego samolotu w międzykontynentalną podróż. Wygodnie przelecieliśmy dużą część kuli ziemskiej z przesiadką w Moskwie i dotarliśmy zaraz przed zachodem słońca do Polski. Kocham Polskę za spektakularne, długie, mieniące się wszystkimi odcieniami palety kolorów zachody słońca. Kocham Polskę za to, że mamy tutaj jedne z najlepszych klubów i siłowni na świecie. Nazajutrz samego rana pojechałem z żoną kupić karnet do centrum fitness, aby jak najszybciej rozćwiczyć jetlag i zmęczenie po podróży. Po drodze spotkaliśmy się z Piotrkiem, który akurat również odwiedzał Polskę ze swoją tajską dziewczyną i razem pojechaliśmy uściskać moją ukochaną rodzinę. Kocham Polskę za wspaniałych mamę i tatę, którzy wychowali mnie, dając dużo miłości, cierpliwości, troski i zrozumienia. Kocham Polskę za wspólne, pyszne obiady, długie rozmowy, wujkowi ciocie, radość i uśmiech, wspaniałe kolory otaczającej nas natury. Kocham Polskę za wspomnienia, za najpiękniejszą w świecie mamę, dzieciństwo i dziedzictwo. Kocham Polskę za możliwość rozwijania moich pasji, za wiele marzeń, które tutaj spełniłem, za świat możliwości i to, że po setkach lat rozbiorów, zaborów, wojen i komuny możemy wreszcie być wolnymi ludźmi. Właśnie na ślub Janeczka. Wkrótce po zaaklimatyzowaniu się w chwilowo nowym środowisku, kryjąc się przed pyłkami alergii, miałem zaszczyt być gościem na ceremonii zaślubin mojego przyjaciela Janka. Waking up, I see that everything is okay. The first time in my life and now it's so great. Slowing down, I look around and I'm so amazed. I think about the little things that make life great. I wouldn't change a thing about it. This is the best feeling. This innocence is brilliant. I hope that it will stay. This moment is perfect. Please don't go. Kocham Polskę za kumpli, za to, że zawsze potrafimy razem się wspaniale bawić. Kocham Polskę za naszą chrześcijańską tradycję i wartość relacji pomiędzy dwójką ludzi, którzy złączyli na zawsze swoje ręce. Kocham Polskę za gigantyczny wybór przepysznych i unikalnych na skalę światową piw, oscypki, ogórki kiszone i tradycję, która jest nie do skopiowania.
tych pierwszych kilka dni w Polsce było lepszych niż mogłem się spodziewać. Zalogowałem się w swoim własnym mieszkaniu, gdyż akurat nie było ono wynajęte i przewiozłem swoje podstawowe rzeczy. Wielkie biurko, przy którym wiele lat temu pisałem swoje pierwsze książki, super wygodne łóżko i rasowy sprzęt audio. Chciałem wynająć rower Time Trial do treningu Ironmana, ale koszty okazały się być abstrakcyjne. Więc kupiłem nowy Cervelo P2 razem z trenażerem za ponad 10 tysięcy złotych. Okazało się to bardziej opłacalne niż wypożyczenie, gdyż wiedziałem, że sprzedam go bez dużej straty na Allegro. A potrzebowałem mieć narzędzie do treningów na najbliższych kilka tygodni. Zaledwie kilka dni po weselu Janka czekała nas wspaniała impreza integracyjna dla ponad 270 uczestników wyzwania 90 dni i przepełnione emocjami szkolenie. Kocham Polskę za moich kursantów, wspaniałych ludzi, którzy chcą zmieniać swoje życie na lepsze i pomagać innym na tej drodze. To, co stało się na szkoleniu, było legendarne. Prezenty, pamiątka. Kocham Polskę za mojego brata, którego dosyć łatwo namówiłem do treningów siłowych. Razem zaczęliśmy trenować i spędziliśmy jedne z najlepszych wspólnych dni w życiu. Jestem dumny z niego i mam nadzieję, że na zawsze będziemy nie tylko braćmi, ale i przyjaciółmi. Kocham Polskę za to, że miałem okazję dwa razy być na koncertach mojego idola z dzieciństwa, Jean-Michel Jarre. A dzięki mojemu kochanemu tacie, teraz miał i zdarzyć się trzeci raz. Wszystko tak pięknie się złożyło, że akurat wypadła 40. rocznica ślubu moich ukochanych rodziców. W jednym miejscu zebrała się cała moja rodzina i to właśnie za nich kocham Polskę. Pamiętam, jak będąc dzieckiem zawsze, kilka razy w roku, na Wielkanoc, Wigilię czy urodziny, spotykaliśmy się razem w mieszkaniu świętej pamięci babci. Wszyscy mogli porozmawiać, nacieszyć się swoją obecnością. Przez wiele lat, gdy zabrakło babci i dziadka, tradycja ta odeszła razem z nimi. A ja jednak staram się ją teraz przywrócić, aby każdego roku, gdy przylatuję do Polski, zebrać razem całą rodzinę i wspólnie spędzić chociaż jeden wieczór jak za dawnych lat. Moi rodzice przez lata pokazali mi, jak żyć, co to jest prawdziwa miłość i jak być dobrym człowiekiem. Te tradycyjne wartości prowadzą mnie przez życie i za nie również kocham Polskę. Po przecudownej imprezie rodzinnej i dwóch godzinach snu znów byliśmy z żoną w drodze na lotnisko. Tym razem lokalnie, do Gdańska, na wyścig z przeszkodami. Mieliśmy do przebycia prawie 10 km i ponad 20 przeszkód. To wszystko w 17-stopniowym mrozie, deszczu i po piasku. Było nas 200 osób i to właśnie była ta moc. Kocham Polskę za tych wspaniałych, odważnych i pełnych energii do działania ludzi. Nikt nie został w tyle, pomagaliśmy sobie nawzajem i wspieraliśmy w trudnych momentach. To jest właśnie siła Dream Teamu wyzwania 90 dni. Kocham Polskę za moją uczelnię, która nie tylko dała mi wykształcenie, ale również potrafiła bezstresowo i ze zrozumieniem przekazywać wiedzę. Za wspaniałą panią Anię z dziekanatu, która zawsze z uśmiechem i serdeczną pomocą umilała wszystkim dni spędzone na Uniwersytecie Ekonomicznym. Na koncercie Jean-Michela Jarre'a przypomniałem sobie, że kocham Polskę za koncerty, które z łezką w oku przywołują wspomnienia ze wszystkich lat mojego życia. Kocham Polskę za malownicze góry, jedyne na świecie widoki i naszą wspaniałą Basię, która w tym czasie wygrała walkę z rakiem mózgu. Pokazała ona wszystkim uczestnikom wyzwania 90 dni, co to znaczy nie poddawać się i z podniesionym czołem walczyć ze wszystkimi przeciwnościami losu, nawet z tymi z pozoru najgorszymi. Cieszę się i jestem dumny,
że mamy takie osoby w naszym Dream Teamie. Basia ugościła nas w swoim pensjonacie Przytulia, gdzie mieliśmy szansę cofnąć się w czasie o dziesiątki lat i poczuć niesamowitą atmosferę polskiej tradycji. Jeszcze tego samego dnia ruszyliśmy w stronę Roberta, który również zaprosił do siebie na grilla uczestników wyzwania. W atmosferze uśmiechu, dobrego piwka i przepysznych smaków pieczonego mięsa delektowaliśmy się wspólnym towarzystwem. Kocham Wielką Polskę za przepiękne, wręcz surrealistyczne krajobrazy. Mieniące się wszystkimi kolorami natury, za piękne domy i zadbane ogrody. Kocham Polskę za mojego ojca chrzestnego, u którego na działce nie tylko mieliśmy okazję zjeść tradycyjne polskie wiejskie przysmaki, lecz również odwiedzić piekarnię i hodowlę egzotycznego bydła jego sąsiada. Kocham Polskę za to, że znów udało mi się odwiedzić prawie całą moją rodzinę i przyjaciół. Za wspaniałych, uśmiechniętych, dobrych ludzi, których w tym 2017 roku mogłem spotkać.